Cześć, ekipa Narson z tej strony. Podsumowanie roku 2017 w moim wykonaniu w akompaniamencie strzałów tutaj za okna, gdyż jest dzisiaj Sylwester, mam godzinę dokładnie 16:41, więc ciekawe, ile się wyrobię z montażem i ze wszystkim. W akompaniamencie oczywiście klasycznie ptaków u mnie w pokoju. Kolejnych wystrzałów, więc zapraszam bardzo serdecznie. Okej, nie, ogólnie rok do... Kurwa jego mać. Ogólnie rok 2017 zaliczam do udanych. Rok zleciał szybko. Dał mi kopa w dupę. Ja mu odkopałem i to jest najważniejsze, że tak powiem. Zauważyłem, że YouTube jest mi potrzebny do życia, nazwijmy to. Gdyż ze streamerką. Wyszedłem z inicjatywą streamerki tak naprawdę w momencie, kiedy u mnie zaczęło być krucho. Co dało mi też takiego troszkę kopa. Zacząłem chodzić na siłownię dzięki mojemu bratu po innych rodzicach, Krystianowi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, mam buziaczki i tak dalej. Zacząłem uczęszczać, że tak powiem, na siłownię, czuję się dzięki temu lepiej i troszkę mnie to podbudowało psychicznie. Wiecie, o co chodzi, jest ogólnie dobrze. Wychodzę na prostą, jest dobrze. Kurwa, jak to się robi? O, muka! Czy chuj jakoś tak, no dobra, nieważne. Joki, kurwa, płetwa, ja jebie. Ogólnie tak, streamerka, pomysł ze streamerką jak najbardziej zaliczam do pomysłów, które wyszły u mnie na plus. Z tego względu, że zauważyłem, że naprawdę ludzie chcą mnie oglądać. Im streamowałem, że tak powiem, częściej, tym więcej osób do mnie przychodziło, więcej osób oglądało, komentowało, fajnie się z wami naprawdę rozmawiało. Parę osób poznałem bliżej, naprawdę, z tego, że przychodziły do mnie na stream codziennie, na przykład z takim, otóż Jazzą, który był u mnie na streamach codziennie. Zaprzyjaźniliśmy się, wbił do naszej ekipy, gramy teraz, gadamy codziennie, także... To jest bardzo, że tak powiem, na plus. Naprawdę dużo osób poznałem, dużo osób mi pomogło. Zacząłem nosić okulary. Tak, mały akcent 2017 roku. Czekaj, 2017? Czy w 2016 już zacząłem nosić? Nie, bo jeszcze nie miałem chyba okularów w zeszłym roku. Nie wiem, kurde, nie streamowałem od dawna, więc... Nie pamiętam, ale nie, czekajcie, listopad. Kurde, no nie pamiętam, czy od tego, czy od zeszłego roku. No w każdym razie na filmikach się okulary nie pojawiały, co niestety się zmieni, bo po prostu mimo wszystko troszkę mniej męczą mi się w nich oczy przy komputerze. Co jeszcze? To będzie do tego filmik osobny, ale że tak powiem, troszkę zmodernizowałem moje tutaj stanowisko pracy, czyli po prostu komputer tutaj troszkę, że tak powiem, stanowisko się zmieniło. Powiem, że jest to za sprawą Genesis, ale jednocześnie nie za sprawą Genesis taką, że oni mnie wsparli, tylko ja postanowiłem wesprzeć ich na tej zasadzie, w sensie po prostu kupiłem wszystko. Proszę, weźcie ze mną współpracę, Genesis, ja się sprzedam nawet za jakąś myszkę marną, please. Ja tak naprawdę, no, że tak powiem, no, postanowiłem troszkę sobie tu zmodernizować właśnie to, skąd w ogóle nagrywana jest aktualnie kamerka, to jest drugi monitor. Główny monitor jest tutaj, główny laptop jest tutaj, do którego jest podpięty monitor. Także to też jest, że tak powiem, taka modernizacja. Zacząłem chodzić na studia, zacząłem nie chodzić na studia, także naprawdę dużo, dużo się dzieje w moim życiu ostatnio. Troszkę teraz się, że tak powiem, ustabilizowało. Także jeszcze raz 2017, streamerka na plus, kurde, siłownia na plus, inne rzeczy na minus, ale też na plus, rozumiecie, o co chodzi, ekipą, wy byście nie zrozumieli, wy jesteście młode chłopcy i dziewczęta, rozumiecie to, wy jesteście ekipą moją, tak, rozumiesz, gościu. I co jeszcze mógłbym rzec? 2018 mam nadzieję, że przyniesie mi... dużo dobrych rzeczy. A, zapomniałbym. Jeszcze do takich rzeczy z 2017. Filmik, jeden z moich streamów został zdjęty na całym świecie, więc mam bana na 3 miesiące. Teraz aktualnie chyba 2 miesiące z hakiem na streamerkę na kanale, dlatego będziemy streamować na Twitchu. Myślę, że dzięki temu będą może jedna, dwie osoby na streamach, jeżeli ktoś w ogóle będzie, ale no cóż.
Po prostu będę to robił, jeżeli ktoś przyjdzie, będzie fajnie, jeżeli ktoś nie przyjdzie, no to smutno, ale no fajnie też z drugiej strony, że nie, czekaj, jak nie przyjdzie, to nie fajnie, co jak gadam. Także, to wybaczcie, plęczę się już troszkę, odbiegłem od komentarza na nagraniach, tak to można nazwać. Także cóż, dzięki, że jesteście, dzięki, że będziecie, możliwe, że będziecie, to wszystko tak naprawdę zależy od was. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Kurde, tak patrzę, tak spoglądam na tego YouTube'a i tak serce, że tak powiem, rośnie w momencie, gdy widzę starą ekipę, która, że tak powiem, stara się powrócić na czołówkę, że tak powiem, YouTube'a. Tutaj John Garrett dzielnie uploaduje codziennie filmiki. Naprawdę zapraszam do niego, kurde, tak, o! Mam tam parę filmików właśnie z nim nagranych. Dobrze powiedziałem, tak? Wybaczcie. Planujemy coś tam jeszcze sobie nagrać, bo oczywiście ja, studencik, nie miał czasu tutaj nagrywać trochę, że tak powiem, no, ta siłownia też dała mi, oderwała mi trochę czasu. Mam nadzieję, że wrócę po 2018, nie, sorry, czyli za rok bym wrócił, a to możliwe, moim tutaj, prawda, z moimi możliwościami to jest możliwe, że pewnie za rok znowu wrócę na YouTube. Ale wracając do tematu, po prostu serce mi rośnie w momencie, gdy widzę takiego Johna Garretta, który stara się codziennie tam uploaduje filmiki ze mną. Te filmiki się nawet naprawdę fajnie ogląda. Ja uwielbiam w ogóle całkowicie te jego wszystkie kurde gameplaye z Izaka oglądać. To jest po prostu, no nie wiem, miód po prostu na serducho, moje wielkie walenie serce. Rubin Skateboard, który tutaj też miał tutaj lekką przerwę w tym roku, ale znowu napiernicza równo, robi streamki, który też się super ogląda, także do niego również zapraszam. Linki macie zresztą w opisie. I kurde, no... Chciałbym. Powiem szczerze, że uroczyście. Chciałbym, żeby mój kanał również, żebym ja miał takie zacięcie, żeby mój kanał również powrócił do waszych łask. Więc... Podsumowując, po raz nie wiem którym... 2017 zaliczamy, jest zaliczony, macie takiego ptaszka tutaj, 2017 został zaliczony, hech. Idziemy po 2018. Z moich życzeń na rok 2018 chciałbym, żebyście teraz troszkę bym pojechał, że tak powiem, tak od serca, że aby 2018 przyniósł wam szczęście i tutaj rozumiecie. Wow, co mi się dzieje z oczmi, wybaczcie. Chciałbym tutaj, że tak powiem, ode mnie, żeby 2018 był dla was lepszy, przychylniejszy, żebyście osiągnęli zamierzone cele, no ale nie liczcie na to, że tak powiem. Nie mówcie sobie, że od stycznia pójdę na siłownię. Idź na siłownię teraz, idź nawet w Sylwestra. Dobra, w Sylwestra nie idź, bo będzie chlańsko i będzie strzelanstwo z petard, ale weź się i idź. Nie mów, że idziesz od stycznia. Po prostu idź, tak jak ja to zrobiłem. Oczywiście zabijało mi to rok, ale poszedłem. Także chciałbym, żebyście również znaleźli w sobie taką chwilę zastanowienia, no naprawdę warto. A ja mam znowu krzywo okulary? Chwila. Teraz jest okej? Okay? Nie wiem, wybaczcie. A dla siebie życzę tego, żeby trwać dla was na tym kanale, trwać, działać. I jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Nie jeszcze raz, bo mówię to pierwszy raz, więc teraz powiem jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Ekipo, trzymajcie się. Na razie. Cześć.